Starosta lubartowski ogłasza 14. edycję konkursu Zaradny, przedsiębiorczy, innowacyjny o Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego. Jest to konkurs przeznaczony dla przedsiębiorców i rolników ziemi lubartowskiej. Chodzi o to, żeby ci, którzy rozsławiają, którzy wytwarzają dobra promujące powiat lubartowski, byli nagrodzeni i zauważeni. Kandydatów zgłaszamy do dnia 22 października. Mogą zgłosić kandydatów radni, samorządowcy, media, ale też i sami zainteresowani mogą się zgłosić. Zależy nam na tym, żeby ci, którzy tworzą dobro wspólne, byli zauważeni, promowani i docenieni. Serdecznie zapraszam. Laureatem w roku 2020 13. edycji Nagrody Złotego Lamparta Starosty Lubartowskiego przyznawanej w konkursie Zaradny, Innowacyjny, Przedsiębiorczy było przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowe OKSAN. Ogromna radość, bo tak naprawdę jest to nasza też pierwsza nagroda, którą otrzymaliśmy tutaj lokalnie. Byliśmy gdzieś tam wcześniej już wyróżniani. Ale jest to nagroda pierwsza. Pierwsza zawsze sprawia dużo przyjemności.